Kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu i niestety, ale znowu nie wyglądam najlepiej, ale spoko, później się pomaluję. Słuchajcie, dzisiaj zabieram Was w podróż, w której będę troszkę sprzątać w mieszkaniu, to znaczy troszkę, no będę dużo sprzątać, ale nie wiem ile z tego pokażę. Dziś planuję zrobić sprzedaż szafy, zacząć robić zdjęcia i tak dalej, a wystawię je jak będzie tam chwila, bo mała jest u moich rodziców, także spoko. Ja właśnie będę się zbierała tutaj do ogarnięcia, ogarnę dom i wszystko i potem siebie ogarnę i nagram filmiki, także zapraszam Was jeszcze raz do oglądania. Słuchajcie, padam na twarz. Zrobiłam zdjęcia na sprzedaż ciuchów i uwierzcie mi, że może to była połowa. Jeszcze połowy nie zrobiłam, bo tak mnie plecy rozbolały. No masakra jakaś. Także prawdopodobnie je wystawię na Vinted. No i nie wiem, kurde, bym wystawiła też na tym Instagramie, ale wiecie co? To jest tak czasochłonne, ja przy Lili tak średnio z czasem, a teraz jeszcze właśnie ona jest u rodziców, ale chciałabym też tutaj jeszcze siebie ogarnąć, nagrać inny filmik. Mam nadzieję, że mała jest grzeczna, właśnie zaraz muszę się dowiedzieć, bo no jak będzie tam niedobra, no to po prostu przełożę to nagrywanie sobie na inny dzień albo rozplanę, jak Lili będzie spała, bo wiem, że ona ma problem z zaśnięciem beze mnie. Mówię Wam, jestem padnięta, miałam zrobić i butów, zdjęcia i w ogóle powiem Wam, że nie ma szans w ogóle na to teraz. Być może jak w któregoś razu Krzysiek przyjedzie, to to zrobię, bo teraz na pewno nie. By ktoś się zastanawiał, jak wyglądam po rozpuszczeniu moich warkoczy. Masakra, idę główkę myć. Słuchajcie, czuję się jakbym z Arabii Saudyjskiej pochodziła ze względu na mój turban i to jest specjalny w ogóle ręcznik do włosów. On się tak fajnie tutaj na guziczek zapina. Nie wiem, czy było widać, jak coś, to wybaczcie. W każdym razie bardzo fajny, jestem zadowolona, dobrze, że zamówiłam dwa. Jeżeli pytacie skąd, to są na AliExpress oczywiście, ale widziałam też na Allegro. Także ręcznik do włosów, super sprawa, naprawdę taki malutki. Nie trzeba zużywać tego dużego. W każdym razie ja teraz będę nagrywać filmik. Mama napisała mi, że Lili ma problem z brzuszkiem, więc jak zawsze coś, nie? Dobra, idę nagrać makijaż, żeby Was w końcu nie straszyć. I ten makijaż pewnie będzie na kanale. No i co się stało? Nie. Naprawdę? No i co teraz zrobimy z tym faktem? Nie. Bajeczkę oglądasz? Od kiedy? Ty nie lubisz bajek, co kłamiesz? A będziesz jechała do babci i dziadzi? Tak? A tęsknisz za nimi? Tak. No, oni też pewnie za tobą tęsknią. No. A daj pionę. Piona! Psiu, 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 psiu. A zróbmy gili, gili, dawaj.
Kili, kili, kili. Ta mama gilać? Kili, 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 kili. Kili, kili, kili. No dziadzia zaraz przyjedzie. Kili, 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 kili. Gle, 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 gle. Cik, 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 cik. Cik, 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 cik. No co ty nie powiesz? Piona. Psiu, psiu. Mocno! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Aha, i dziesięć? Dziesięć. Bam! Brawo, Lilunia, brawo! Kochani, ja właśnie się zbieram, idę na pocztę i jadę do rodziców i właśnie nie wiem, czy zmontuję tego vloga, czy nie, bo tak naprawdę mam tylko tam nagrane praktycznie tylko parę rzeczy, w których sprzątałam, więc no nie wiem, zobaczę jeszcze, ale po prostu nie wiem też, kiedy do rodziców przyjdę, a Krzysiek dopiero ma przyjechać w weekend, więc przywiezie pewnie mi laptopa, więc u niego będę mogła montować, ale wiecie, jak Krzysiek przyjedzie, to też nie będę pewnie miała tyle czasu. W każdym razie idę zobaczyć, co na poczcie przyszło, bo oczywiście mój cudowny listonosz wszystko tutaj zostawia na poczcie, nawet jak coś się mieści do skrzynki, to tego nie bierze. Ale dobra, ma niby być, mają być dwie paczki z Chin i jedna polecona z Polski, ale przypuszczam, że to listwy do łóżka, bo słuchajcie, w ogóle na stelażu od łóżka mojego w sypialni było takie, nie wiem jak to się nazywa, wyleciało mi z głowy. W każdym razie była taka skaza, że po prostu nadepnęłam na tą jakby deskę i ona się połamała. O! Jeszcze domofon dzwoni. Dobra, był kurier, jakaś paczka do Krzyśka, w ogóle fajnie, że mi powiedział, że coś ma przyjść, i tak bym wyszła i ja dosłownie już jestem, wiecie, w butach i już wychodzę, a on oczywiście musiał mi nie powiedzieć, bo przecież po co, albo mógł do poczekoma to zamówić, ale miał szczęście tym razem. Dobra, ja się zbieram i lecę po swoje rzeczy na pocztę. I co? Tak. Tak? I jedziemy do baby i dziadzi? No to super, pomachaj wszystkim. Ślicznie, a dasz buźki mamie? No ty. Ona jak widzi w kamerze siebie, to chce całować w ogóle telefon, także spoko. A tu, kochani, chodziłam do gimnazjum, moja cudowna szkoła, bardzo tęsknię za nią. A jak już mówiłam wam o gimnazjum, to tutaj chodziłam do podstawówki z kolei. Moi drodzy, ja właśnie wróciłam od mamy, rozpakowałam zakupki. Wzięłam sobie pranie, wstawiłam, posprzątałam w Lili pokoju i Lili usnęła, więc mam dosłownie sekundę tutaj, żeby wam coś pokazać, bo myślałam, że zupełnie co innego mi przyjdzie na poczcie, a to przyszła mi paczka z Chin z kosmetykami do testowania. I co jest najlepsze, że wszystko zamówiłam od jednego sprzedawcy, co jest bardzo rzadkie u mnie. Sugerowałam się głównie komentarzami ludzi, którzy pisali, że coś jest dobre. Wszystkie te kosmetyki są do pielęgnacji czegoś. Głównie twarzy, wiecie, włosów. Nie pamiętam już dokładnie, co zamawiałam, bo to, wiecie, jak z Chin, to jednak troszkę idzie. Ale ceny były dosyć niskie, a komentarze były bardzo dobre. No i taki sklep jednak zaufany z tego, co zauważyłam. Więc ja wam wszystko podlinkuję tam niżej w opisie. I to, co będę mogła teraz przetestować, chociaż nie wiem, czy będę coś mogła, to pokażę wam, albo opiszę chociażby. I w następnych vlogach będę przede wszystkim starała się wam coś powiedzieć o tych rzeczach. Tutaj jest ta paczuszka, muszę trochę cicho, bo Lili śpi oczywiście, ale chyba zaraz zostanie, bo kichała czy tam kaszlała. O, dostałam ulotkę. Tutaj właśnie, o, ten sklep na
AliExpress, nazywa się Vibrant Glamour, tutaj macie. I tutaj właśnie jest opisane, o, nawet mają Instagrama, Facebooka, YouTube'a, więc tutaj możecie sobie też obczaić, co? Bo pewnie są testowane te kosmetyki. No i szczerze powiem Wam, że jestem ciekawa właśnie tego. Tutaj jakieś sera są, także zaczekajcie, zaraz pokażę, bo Lili kaszla coś. Zaraz wrócę, pewnie zaraz wstanie, bo się już przebudziła. Ale to, co mi się uda, to Wam pokażę. Słuchajcie, tutaj to jest chyba do pielęgnacji buźki, do zmywania, ale jeżeli się mylę, to mi wybaczcie, bo to jest chyba jakiś gratis, który mi dorzucili przy takim zamówieniu. W każdym razie jest tutaj taka gąbeczka, prawdopodobnie, wydaje mi się, że ją powinno się wyjąć, ale słuchajcie, nie wiem, jestem ciemna masa. Być może tu się też coś wkłada. Wiecie co, już nie wiem, ale... Pokażę Wam wszystko. Słuchajcie kochani, tutaj znajdują się cztery produkty, które są do twarzy. Znajduje się tu między innymi przeciwtrądzikowy, przeciwzmarszczkowy, jakiś serum ze ślimaka. Także tu naprawdę super rzeczy z tego, co wyczytałam. Ludzie pisali, że są zachwyceni tym. Akurat powiem, że to dosyć sporo wyszło, bo około 50 zł. I to jest w takich fiolkach, zaraz jedno chociaż rozpakuję, żebyście zobaczyli. Ale były bardzo pozytywne komentarze. Jak tu widzicie, tu też jest z witaminą C, kwas hialuronowy, czy jakoś tak? Boże, ja nie umiem tego wymówić, wybaczcie. Ale wiecie, o co chodzi. No i już tutaj odpakuję, żebyście zobaczyli. Także tego akurat nie jest dużo, ale jak wiecie, tutaj to się nie nabiera tego. Bóg wie ile na twarz, to jest tylko 15 ml. Tu nakłada się tym. I myślę, że całkiem może być wydajne, bo jak widzicie, konsystencja jest dosyć gęsta. Co przekłada się na to, że po prostu na dłużej powinno starczyć i mam nadzieję, że efekt będzie super. Tu z kolei widzicie, jest taki długopis z pędzelkiem do wybielania zębów. I pisali tam też dobre dosyć komentarze, więc być może moja biel zębów się troszkę poprawi, bo jestem akurat wyczulona na zęby. I tutaj jest pędzelek. Tu się przekręca i pewnie wypływa konsystencja, która się nabiera na ten pędzelek. Także jestem tego bardzo ciekawa i powiem Wam, że będę to stosować od dzisiaj. I zobaczymy, czy zobaczę jakieś efekty. Zobaczymy, czy zobaczymy. Rzeczy, które Wam pokazałam, te cztery o tutaj rzeczy, to chyba mi się zdublowało, bo zamówiłam tutaj dwa te kwasy. A tu jest właśnie ze ślimaka serum, które ma właśnie też bardzo dobre zastosowanie. Ja, jak wiecie, w kosmetykach z Eveline'a też dostałam coś ze ślimaka, tylko że dla osób starszych i moja mama jest zadowolona z tego. Tutaj do regeneracji włosów znajduje się produkt, który też prawdopodobnie dziś zostanie już użyty. I ludzie pisali, że bardzo dobrze wpłynęło na ich włosy, więc ja już nie mogę się doczekać, bo jak wiecie, mam dosyć zniszczone je. Przez farbowanie, przez różne inne rzeczy, takie jak suszenie, wiecie, to wszystko ma wpływ na te włosy. A tutaj z kolei znajduje się aminokwasowy płyn do demakijażu. Bardzo mi się to przyda. Z tego względu, że ja zmywam makijaż praktycznie wodą i mydłem, a chciałam czegoś spróbować innego. On ma również nawilżyć, rozjaśnić cerę, wspomóc przy trądziku i zwężyć pory. Także brzmi naprawdę kusząco. I jest tutaj 80 gram, więc to taka większa już tubeczka. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest krem pod oczy. I ja właśnie
Miałam taki jeden krem, który fajnie mi rozjaśniał te oczy, kiedy miałam jakieś podkrążone, to no pomagał, ale nie pamiętam kompletnie nazwy i jak wyglądał, bo już miałam takie starte opakowanie. I teraz stwierdziłam, że trzeba coś nowego po prostu zamówić. I akurat miałam taką okazję, więc spróbuję go również, bo akurat ja często chodzę z takimi podkrążonymi oczami i mam nadzieję, że coś wspomoże. Kochani, jak widzieliście, to w paczce znalazło się dosyć sporo tych produktów. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa tego, jak będą się prezentować na mnie. Ja tak nie mogłam za dużo o nich powiedzieć, bo naprawdę jeszcze ich nie miałam wcześniej ani nic. Więc mam nadzieję, że będziecie się dopytywać, jeżeli jesteście czegoś ciekawi. A jeżeli nie, to poczytajcie sobie komentarze właśnie pod danymi produktami. Może Was coś innego zainteresuje, bo tam naprawdę było od groma tych rzeczy i też można kupić niektóre pojedynczo, nie w takich pakietach, bo ja niektóre kupiłam właśnie tam około 50 zł, były 4. No, ale jestem najbardziej ciekawa, szczerze Wam powiem, że tego do zębów, jak również kremu pod oczy, no i tego płynu do makijażu, bo ja ogólnie nie mam problemów takich z cerą, ale jakoś no, trzeba dbać o nią, żeby ona później się jakoś nie okazała, że będzie tragiczna, chociaż dzięki temu, że to znaczy nie dzięki, właśnie przez to, że tutaj teraz zmieniłam miejsce zamieszkania i jest gorsza woda, mam trochę problemy z trądzikiem, więc mam nadzieję, że coś z tych rzeczy mi pomoże i będzie troszkę lepiej, pomimo tej wody, która tutaj jest, jest ona bardziej twarda, taka, no, nie przyczynia się do tego, żeby moja cera była piękniejsza, tylko wręcz przeciwnie. Dobra, jeżeli jesteście ciekawi, to wbijajcie tam niżej, będzie wszystko w opisie. Mam nadzieję, że coś może wybierzecie dla siebie. Słuchajcie, posmarowałam sobie tym do zębów, ale wiadomo, że po pierwszym razie nie będzie widać już takich efektów. Więc jakoś po tygodniu stosowania powiem Wam, czy ja widzę jakąś różnicę, pomimo tego, że ja nie mam jakichś śnieżno-białych tych zębów i nie lubię, jak mi się ktoś patrzy na zęby, a wiem, że pewnie teraz to robicie. Dobra, później będę zmywać makijaż, więc użyję tego płynu, jak również pod oczy użyję i chyba później włoski umyję, też użyję tej odżywki, więc większość z nich już przetestuję. A oto pół metra mojego szczęścia. To są jedyne słodycze, czyli kinderki, które lubię i uwierzcie, nie ma nic ze słodyczy, co tak bardzo kocham. Dobra, kochani, ja właśnie tutaj będę zmywać makijaż, ale wpierw zmyję sobie po prostu oczy i za chwilę użyję tego płynu do makijażu. Chociaż tym można też niby zmywać oczy, ale ja po prostu jestem już przyzwyczajona do mojego płynu, jakoś się nie mogę z nim rozstać. Dobra, kochani, ja właśnie użyłam dwóch tych w fiolkach do twarzy rzeczy z witaminą C i tego kwasu. Zmyłam makijaż tamtym i użyłam kremu pod oczy. No i powiem Wam, że wydaje się być ok, zobaczymy po dłuższym okresie stosowania, czy coś się zmieni. Tym bardziej właśnie chodzi o trącik i w ogóle, ale fajna jest skóra po tym. Taka gładziutka. Cześć kochani, odzywam się do Was w kolejnym dniu i przyszłam Was poinformować, że ja już nie wiem, co się w ogóle dzieje, bo zawsze jak mam dobrą pastę do nagrywania, to się musi coś stać i oczywiście co? Ostatnio już miałyśmy tak, że z Lili się tak jakby trochę pochorowałyśmy, ale wydobrzałyśmy z tego i wszystko ok. Teraz wzięło Lili jeszcze bardziej i dzisiaj na 14:50 idziemy do lekarza. Ciekawe, co jej wypisze, bo ma taki kaszel wstrętny, katar już ma dosyć gęsty, wydaje mi się, że to ta wydzielina się jej jakoś po prostu ulatnia. Nie, no po prostu chce się wydostać. I Lili miała gorączkę, jak widzicie, nie wygląda zbyt korzystnie. Jak również dzisiaj mi zwymiotowała po prostu flegmą. Nie chciała nic jeść od rana, ale potem jej się troszkę poprawiło. Laleczka, tak? Także jest mi i bardzo, bardzo szkoda. Właśnie zaraz przyjdzie do mnie moja mama. Baba przyjdzie, tak? No i ma przyjść po prostu chwilę z nami posiedzi do tej pory, kiedy nie wyjdziemy do lekarza. Baba! No i powiem Wam, że zawsze coś i dlatego nie wiem też, kiedy tego vloga zmontuję.
Kochani, stwierdziłam, że zakończę dzisiaj już vloga, chociaż i tak już dosyć sporo pokazałam w tym vlogu i nie wiem, jak, w jakim czasie będę to dodawać i po jakim czasie przede wszystkim, bo nie wiem, kiedy teraz się do rodziców wybiorę, kiedy to zmontuję. Postaram się jak najszybciej, a jeszcze w następnym vlogu czeka mnie testowanie fajnego urządzenia, które mi właśnie przyszło. Jestem trochę podjarana, ale właśnie czekam, aż będzie Lili trochę bardziej stabilna, żebym mogła po prostu ją uspać i mieć spokój. Także bądźcie czujni i czekajcie właśnie na ten test. To jest takie urządzenie typowo dla mamusiek. Stwierdziłam, że takie coś na pewno się przyda. No i w sumie co mogę wam powiedzieć? Życzcie nam zdrowia, bo coś czuję, że mnie też może rozłożyć. I chodź tutaj, połóż się. Chodź się połóż. I Lili się kładzie. Dobra, więc się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych vlogach. I do zobaczenia.